Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na konferencji prasowej, która dzisiaj jest poświęcona wynikom Polskiego Ładu, trzeciej edycji środków przeznaczonych na tereny popegeerowskie. Witam serdecznie media, witam przybyłych gości. Gośćmi wraz ze mną, którzy będą przedstawiać wyniki, są radni sejmiku Województwa Pomorskiego, kolega Piotr Perzowski, radny sejmiku wojewódzkiego, kolega Jurek Barzowski, jest ze mną także, z nami jest także Zbigniew Kurzelewski, przewodniczący Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Człuchowie. Zabrakło Sylwii Lej, która nie dojechała, radnej sejmiku Województwa Pomorskiego z powiatu kartuskiego. Dlaczego jesteśmy w takim składzie? Otóż od niedawna tworzymy, a jestem przewodniczącym pełnomocnikiem okręgu numer 63, właśnie tak zwanego okręgu sanackiego, obejmującego powiaty, które wymieniłem. I stąd dzisiaj przedstawię Państwu wyniki trzeciej edycji właśnie dla tych powiatów. Dla powiatu kartuskiego, kościerskiego, czuchowskiego, powiatu bytowskiego i powiatu chojnickiego. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki o godzinie 12 ogłosił wyniki trzeciej edycji, wyniki na tereny popegeerowskie środków finansowych. Chciałbym powiedzieć, że to wsparcie finansowe w Polskim Ładzie jest bardzo wysokie, bo wynosi 98% na tereny popegeerowskie. Pamiętam czas, gdy pierwsza edycja się ukazała, w wielkim zainteresowaniu, bo przecież dobrze wiemy, że od roku 2015 tereny popegeerowskie tak naprawdę były zaniedbane. Można było powiedzieć, że nie istnieje tam życie na tych terenach, lub też należało by o tym wówczas pomyśleć, a nie pomyślano. Dzisiaj odtwarzamy, to już jest trzecia edycja. Powiedziałbym, przywracamy godność ludziom żyjącym na tych terenach w postaci inwestycji na żłobki, przedszkola, kanalizę, drogi. Po pierwszej edycji osobiście prosiłem pana premiera, żeby były kolejne edycje na jednym z dużych spotkań. Cieszę się, że jest trzecia edycja i wierzę w to, że ta trzecia na trzecie się nie skończy, bo zapotrzebowanie jest przeogromne. Wyniki, które przedstawimy, są wynikami różniącymi się. Różniącymi się są miejscowości, które gminy, które nie otrzymały, są gminy, które otrzymały więcej. To komisja przy KPRM-ie dokonuje oceny wniosków. Oczywiście jako posłowie staramy się wspierać też. Bardzo wspieram i chciałbym tu powiedzieć o kilku wnioskach, chociażby Konarzyny, gminę Konarzyny, która ma tak niski budżet, że z tego co wiem w rozmowach z panem wójtem wielokrotnie nie był w stanie nawet dofinansować drogi w ramach funduszu 50 na 50. Dzisiaj dwa zadania w Konarzynach będą. Jedno z racji jego wniosku, drugie z racji wniosku starosty. Cieszę się bardzo, że przepraszam, wśród tych zadań jest gmina Miasko dwukrotnie dofinansowana. Pamiętam czasy, chyba to była pierwsza edycja, kiedy urzędnicy chyba popełnili błąd, bo wystąpili z wnioskami o bardzo małe kwoty dofinansowania rzędu 100-200 tysięcy i takowe środki otrzymali wtedy. Stąd cieszę się, że dzisiaj są tutaj dwa zadania. Cieszę się, że w gminie Rzeczenica jedno z zadań drogowych na 600 tysięcy, o czym będzie kolega Zbyszek mówił, osobiście sołtys bardzo prosił o ten teren, mnóstwo podpisów było, żeby właśnie tam przywrócić porządną drogę. No i w takie sytuacje się bardzo wsłuchuję i chcę bardzo pomagać. Do nas doszedł powiat kartuski, że tak powiem do nas, bo przedtem funkcjonowaliśmy w okręgu, gdzie był powiat raborski i słupski. Wczoraj byłem w Kartuzach, dziś będę w Kościerzynie, też się będę przeglądał, prawda? I też oczywiście będą daleko idące wsparcia. Powiem tak, niedawno byłem w Baninie, gdzie wspierałem szkoły w Baninie. 1500 dzieciaków się uczy w Baninie, sołectwo 8000
chyba jedno z największych sołectw, więc trzeba było wesprzeć, żeby starą szkołę przywrócić do funkcjonowania. Więc tak bym spojrzał na tak zwane te wsparcia, kiedy dostrzegamy takie, a nie inne potrzeby. Natomiast oprócz tego funkcjonuje komisja, która oczywiście przede wszystkim dokonuje analizy wniosków i te wnioski dzisiaj przedstawiamy. Szanowni Państwo, łącznie na 5 powiatów, o których mówiłem, łącznie policzyliśmy, jest około 91 milionów złotych. Jak policzymy z tego 2%, to jest kwota bardzo niewielka udziału własnego tych łącznie 5 powiatów. Tak? Bardzo się cieszę z tak przeogromnej kwoty. One się różnią. Państwo porobiliście zdjęcia na bogato powiat kartuski i kościelski. Nie zazdroszczę. Kartuski, przepraszam, i bytowski. Mniej bogato chojnicki, czuchowski, kościelski. Widocznie takie wnioski były, nie inne, że trzeba było tam bardziej wesprzeć, tak? Ale, że tak powiem, cieszymy się z każdej, ze wszystkich środków przeznaczonych, a jeśli któraś z gmin nie otrzymała, to zapewniam, że wsparcie moje będzie takie, żeby otrzymała. Tak jak poprzednio gmina Debrzą, pozwolę sobie powiedzieć, medialnie pan burmistrz mówił, że nie otrzymali, dzisiaj otrzymali na modernizację szkoły. Też bardzo zabiegałem o to, bo jeśli chodzi o szkoły, będę zawsze zabiegał, dlatego że jestem, że tak powiem, szkolnym, czyli od wielu, wielu lat związany ze szkołą, od ponad 40. Szanowni Państwo, na co generalnie, jeszcze jedno, całość środków, które w tej chwili są przeznaczane, to jest w tej edycji, to jest około 11 miliardów złotych. 11 miliardów złotych, tak? Najwięcej z wniosków złożono w infrastrukturze drogowej. 1745 na połowę kwoty prawie. 5 miliardów. Czy to dobrze, czy to źle? Wydaje mi się, że nie do końca dobrze, chociaż gratuluję, tak jak w tej Rzeczenicy, w tej gminie Rzeczenica, tej miejscowości, gratuluję. Natomiast kiedyś w Brzezie otrzymało 300 tysięcy dofinansowania, się bardzo cieszyli na drogę. Natomiast tam, gdzie pilotujemy, przecież jest fundusz inwestycji na rzecz dróg, tak był nazwany kiedyś Funduszem Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Co prawda tam jest dofinansowanie 50% na 50%, ale jeśli gmina sobie na przykład radzi ogólnie i po kolei drogi są realizowane, bo trzeba przyznać, że kapitalnie te drogi dziś wyglądają, nie wszystkie od razu, to moje zdanie byłoby takie, żeby przekierować troszeczkę w inną stronę, w kanalizę, w szkołę, w przedszkole, ale zmniejsza się to. Czyli jak było w pierwszej edycji o wiele więcej wniosków na infrastrukturę drogową, to się zmniejsza. I właśnie na drugim miejscu jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 1,5 miliarda, 5 mówiłem o infrastrukturze drogowej, to jest w skali całego kraju. Infrastruktura sportowa na trzecim miejscu i na czwartym edukacyjna 769, odpowiednio 726 milionów. Tak? Także też znalazła się infrastruktura turystyczna 229 milionów. I jeszcze może przypomnę o tej kwocie 98% dofinansowania, bardzo ważnej, żebyśmy o tym mówili, bezwzględne dofinansowanie wynoszące 98% tu w tej edycji na środki popegeerowskie. Bardzo chcę podziękować rządowi Zjednoczonej Prawicy, że po raz kolejny dostrzega te potrzeby, mimo że mamy trudny czas, po pandemii czas wojny w Ukrainie. Radzimy sobie, przywracamy, w wielu przypadkach mówiłem, godność mieszkańców, zwłaszcza tych małych miejscowości, ale nade wszystko, o czym będę powtarzał, że ten zrównoważony rozwój dotarł do małych miejscowości, dotarł do Konarzyn. Szukam tej miejscowości jeszcze, bo chciałbym przypomnieć tą miejscowość w gminie Rzeczenica, ale... Pieniężnica, tak. Dotarł tam, dociera do Brzezia. To jest bardzo ważne, gdzie jeśli dociera do takich małych miejscowości, to znaczy, że ci ludzie też zasługują na to, żeby godnie żyć, i z tego się bardzo cieszymy.
I też cieszę się, że na drugim miejscu jest właśnie to zadanie dotyczące kanalizacji, bo wczoraj też byłem w Kartuzie, słyszałem, że są wielkie potrzeby w gminie miejsko-wiejskiej Kartuzy. Natomiast w tej chwili poproszę moich kolegów o przedstawienie wyników poszczególnych powiatów. Może zacznę od powiatu bytowskiego. Jurku, bardzo Cię proszę, przedstaw wyniki powiatu bytowskiego. Ta współpraca, którą tutaj Pan Poseł deklaruje, my tutaj myślę, że możemy potwierdzić, że będziemy wspierać, będziemy działać wspólnie, tak aby osiągnąć dobry, bardzo dobry wynik. To będzie równoznaczne z mandatem. Jeśli chodzi o powiaty środków, ja oczywiście bardzo się cieszę. Pan poseł tutaj zabiega o tak zwaną Polskę powiatową. Jest człowiekiem, który wspiera w różnych elementach rozwój tych zaniedbanych terenów naszego województwa. Ja mogę Państwu powiedzieć, że będąc radnym województwa od 15 lat, samorządowcem od 32, te wszystkie zmiany obserwuję, jestem ich uczestnikiem i mogę powiedzieć, to co się teraz dzieje za rządów Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście naprawianie tego, co zostało od początku lat 90. Zaniedbane. Znamy Państwo, znacie Państwo, znamy wszyscy te pierwsze decyzje po latach 90. jako tereny popegeerowskie zostały potraktowane. Totalnie wszystko rozwalone. Ja mógłbym tutaj przytaczać wioskami, jak to wyglądało i niestety poprzednie rządy nie zawsze, były tam wyjątki pewne, nie były w stanie tego zrównoważonego rozwoju doprowadzić do jakiegoś rozwoju, porządku. Samorząd województwa, jak Państwo wiecie, dysponuje ogromnymi środkami. Te regionalne programy operacyjne w tym roku, w tej edycji on się nazywa Fundusz dla Pomorza. To są też duże środki w różnych dziedzinach, ale chcę powiedzieć, że samorząd województwa, który jest rządzony inną grupą polityczną, nie rządzi tutaj Zjednoczona Prawica. Na przestrzeni tych lat Platforma rządzi w samorządzie województwa od 15 lat, można powiedzieć, samodzielnie praktycznie, z jakimś tam udziałem PSL. W tych programach, które były dedykowane dla samorządów, w zasadzie nie było żadnych preferencji dla tak zwanych terenów czy gmin słabych, biednych, tych, że tak powiem, z Polski powiatowej. Żadnych preferencji. Ja Państwu podam taki przykład, to z Europejskiego Funduszu Społecznego, kiedy były programy na likwidację, walkę z bezrobociem i tak dalej, to czy te programy społeczne, to kiedyś to podnosiłem bardzo mocno. Takie same kryteria były dla najbogatszej gminy w naszym województwie, a to jest Sopot, i w stosunku do tych najbiedniejszych, które możemy tutaj wymieniać, Przyrzeszenica, czy tam w powiecie bytowskim, czy na Dobrówka, Brzuchą, to były bardzo słabe gminy, które nie były w stanie swoich środków własnych włożyć, co innego Sopot. Wielokrotnie prosiłem o to, żeby zróżnicować trochę te kryteria dla takich gmin tutaj z popegeerowskich. Niestety to nic nie dało. Dopiero teraz rząd Zjednoczonej Prawicy próbuje tutaj te rzeczy naprawić. To nie są łatwe procesy, Pan poseł o tym mówił. To wymaga wielu, wielu lat. Obyśmy jeszcze jako Zjednoczona Prawica rządzili jeszcze wiele, wiele lat, na pewno udałoby się te rzeczy zniwelować. Tak zwany ten zrównoważony rozwój, dostępność do wielu rzeczy jest potrzebna, bo nam jest potrzebny rozwój w wielu dziedzinach. Czy tam naprawa w tych likwidowanych posterunków policyjnych, czy linii autobusowych. To też program, który rząd wymyślił. Te pieniądze przechodzą przez sejmik, przez pana wojewodę. Początkowo był pewien sceptycyzm wyrażony przez marszałka co do tych środków autobusowych, takie nazwę. Teraz coraz chętniej się po nie sięga, nawet zaczynają mówić pozytywnie o tym programie, który jest programem rządu Zjednoczonej Prawicy. Więc tych elementów tutaj można by dużo mieć. Co do konkretu tego programu. Proszę Państwa, jest tutaj w powiecie bytowskim prawie wszystkie gminy otrzymały, oprócz jednej, ale widocznie, jak Pan Poseł powiedział, ocena, my na to, że Pan Poseł, nie mieliśmy wpływu. Jest tam komisja, która te rzeczy ocenia według znanych kryteriów. No i tak się złożyło, że tym razem tutaj jednej gminy zabrakło, ale są wszystkie pozostałe gminy. Gmina Miasto ma tutaj dwa projekty zaakceptowane, jest powiat bytowski, więc w sumie to są naprawdę potężne pieniądze i mam nadzieję, że ten element, który tutaj cały czas podkreślam, ten rozwój takich gmin powiatu jak bytowski, powoduje, że ten rozwój będzie bardziej zrównoważony. Trzeba pamiętać, że powiat bytowski to jest jeden terytorialnie z największych powiatów w Polsce, gdzie nie ma dużego zaludnienia na jeden kilometr. To są gminy o dużym właśnie zasięgu. Gmina Miastko, gmina
Szalona Dobrówka i to są gminy duże, ale nie zaludnione bardzo. Ale tam też potrzeba jest drogi, potrzeba jest policji, potrzeba jest wielu innych elementów, linii autobusowych, dostępności, że tak powiem, zdrowotna, do szpitali, innych rzeczy. To są wszystko sprawy, które wymagają dbania ze strony polityków. I myślę, że... Przeczytaj proszę. Tak. To jest ważne, żeby przeczytać. Przepraszam, tak. Żeby przeczytać, bo... No więc właśnie. My mediom przekazujemy, też Państwo otrzymacie, ale prośba, żeby przeczytać, tak? No więc właśnie, gdyby tutaj trzymać się tego, co tutaj rząd zatwierdził, to mam tak. W gminie Pożytówką mamy budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Pożytówką, to jest kwota 1 800 000. Gmina Bytów. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gostchowo, gmina Bytów. 1 274 000. Gmina Czarna Dobrówka. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Jasień. 3 920 000. Gmina Kołczygłowy. Rozwój infrastruktury drogowej na danym obszarze pęgierowskim w gminie Kołczygłowy. 1 900 000. Gmina Lipnica. Budowa i rozbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na świetlicę wiejską w Bożyszkowach. 2 350 000. Gmina Miasto. Modernizacja remizy strażackiej w Drytyniu. Kwota 2 401 000. Gmina Miastko. Przebudowa dróg gminnych na obszarach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 1 900 000. Gmina Parchowo. Przebudowa drogi gminnej Żukówko Bylina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2 842 000. Gmina Sudzienice. Poprawa jakości życia mieszkańców danych PGR-ów Tronopegowskiej przez rozwój infrastruktury drogowej związane z budową i rozbudową dróg gminnych w miejscowości Skwierawik i Ugłosz. To jest 1 250 000. Gmina Studzienice. Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych PGR-ów przez rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Sominy i Pułczno. 1 250 000. Gmina Trzebilino. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebilinie i Suchorzu. 2 940 000. Powiat Bytowski. Modernizacja dróg powiatowych zapewniających mieszkańcom gmin Miastko, Lipnica i Bytów bezpieczny dojazd do dróg krajowych i wojewódzkich. 4 miliony. Bardzo dziękuję. To wszystko. Wszystko. Tak jest. To wszystko. Poproszę teraz Zbyszka Kurzelewskiego, przewodniczącego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Człuchowie. Nasunęła mi się taka refleksja. Od kilku lat uczestniczę razem z posłem i z kolegami w przedstawianiu kolejnych programów. I zobaczcie Państwo, że te środki, które są przekazywane w różnych programach, przyzwyczajają w zasadzie, myślę, te gminy biedniejsze, te, które nie mają własnych środków, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, do czekania w zasadzie na dotacje. Najpierw to było 50%, 80%, 85%, tutaj w tym wypadku 98%. Gminy, które rzeczywiście, szczególnie z naszych terenów, tych najbiedniejszych, wykluczonych, nie miały środków własnych, otrzymują pieniądze wielokrotnie przewyższające kwoty, które one mogły zainwestować. To do tej pory się nie zdarzało w zasadzie nigdy. I te gminy były wykluczone z jakiegokolwiek inwestowania. Jeżeli chciały inwestować, to jako słabe podmioty musiały brać kredyty na niekorzystnych dla nich warunkach, ponieważ słaby podmiot zawsze dostanie kredyt na gorszych warunkach niż podmiot silniejszy. To zwiększało jeszcze ich brak możliwości inwestowania. I dopiero te programy rządowe powodują, że te inwestycje pojawiają się na naszym terenie. Nie tylko drogowe, ale właśnie te wodno-kanalizacyjne, szkolne, sportowe. Sopot miał zawsze taką możliwość. Kartuzy, które słyną z prawie z największej ilości milionerów w naszym województwie, jest zdecydowanie bogatszym powiatem niż powiat człuchowski. I te nasze gminy, gdy otrzymują tak duże środki, uzyskały możliwość inwestowania. Oczywiście żałuję, że gmina wiejska Człuchów ani powiat człuchowski nie dostały pieniędzy, ponieważ to zewnętrzne dofinansowanie jest nam niezbędne. My jako powiat biedniejszy nie wytwarzamy tyle pieniędzy na inwestowanie, więc każda możliwość zewnętrznego dofinansowania jest dla nas bardzo ważna. I przedstawię teraz Państwu to, co naszym gminom udało się uzyskać. W gminie Czarny rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kijno. Kwota dofinansowania to jest 1 764 000. W gminie Debrzno, o której Pan poseł wspominał, że poprzednio nie dostała, bardzo się cieszymy, że teraz tym razem się udało. Modernizacja szkoły podstawowej w Debrznie, etap
pierwszy 2 499 tysięcy. Gmina Koczała, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale. Dofinansowanie 2,5 miliona. Gmina Miejska Człuchów, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchów. Dofinansowanie 2 miliony. Gmina Przechlewo, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo. Dofinansowanie 2 miliony. I dwa zadania. Gminy Rzeczenica, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją dróg gminnych w Jezierniku i Trzmielowie, 2 miliony. I tu, co wspominali pan poseł na spotkaniu, gdzie wójt przyjechał i... Sołtys, przepraszam bardzo, pan Sołtys przyjechał i przedstawił nam, przeszło 100 kilkadziesiąt podpisów. W biurze w Człuchowie. W biurze w Człuchowie na 100 kilkadziesiąt podpisów, gdzie miejscowość liczyła niecałe 200 osób. Bodajże chyba było 120 czy 130 podpisów, gdzie proszono o to, żeby ta droga przez 30 lat nieremontowana w końcu mogła normalnie wyglądać. I tutaj udało się uzyskać dofinansowanie 600 tysięcy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że takie pieniądze trafiły do gminy, do powiatu człuchowskiego na łączną kwotę 13 milionów 363 tysiące. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Piotra Karczewskiego, radnego sejmiku, o przedstawienie powiatu kościerskiego. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że złożę gratulacje panu posłowi. Dziękuję. Z okazji objęcia funkcji prezesa okręgu. Szanowni Państwo, parę tygodni temu wespół z samorządowcami powiatu kościerskiego miałem okazję publicznie przedstawić wyniki Polskiego Ładu Funduszu Inwestycji Strategicznych, drugi etap. I to była kwota 83 miliony złotych, ponad 83 miliony złotych, która spłynęła do powiatu kościerskiego. Dzisiaj przedstawiamy wyniki programu również z Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji Strategicznych, ale dla miejscowości, dla terenów popegeerowskich, i to dla powiatu kościerskiego jest kwota około 10 milionów złotych. To są bardzo poważne pieniądze, które spłyną do tych gmin, które zostały objęte tym programem. Myślę, że forma dofinansowania, czyli 98% środków pochodzi z rządowego programu, a 2% jest na udziale gminy, to jest coś naprawdę bardzo dobrego. To jest jeden z najlepszych programów. Oczywiście był program nawałnicowy, który objął powiaty tutaj i chojnicki, i kościerski, i bytowski, i inne na terenie województwa pomorskiego, gdzie było dofinansowanie 100%, ale to była wyjątkowa sytuacja. Natomiast dzisiaj mówimy o Funduszu Inwestycji Strategicznej dla terenów popegeerowskich. Bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały i pomogły. I przedstawię teraz w ramach tych około 10 milionów złotych, jakie gminy, jakie kwoty otrzymały. Gmina Karsin na przebudowę gminnego pomostu wraz z budową Atlany na pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku 1 862 tysiące złotych. Gmina Liniowo otrzymała dwa dofinansowania. Jeden na uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec 1 568 tysięcy. I drugi wniosek dla gminy Liniowo, uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle 1 499 tysięcy złotych. Gmina Lipusz na adaptację pomieszczeń dla form aktywacji, aktywnego spędzenia czasu 2 090 000 zł. Gmina Nowa Karczma również na dwa wnioski. Pierwszy na przebudowę i termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Szatarpach 1 989 000 zł. I drugi wniosek z gminy Nowa Karczma, budowa drogi ulicy Rubinowej w Lubaniu, tam gdzie odbywają się targi, pomorskie targi rolne. Także 774 tysiące złotych. Bardzo ważne inwestycje, które zmienią infrastrukturę na wsi. A tutaj już i pan poseł, i koledzy wspominali, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi zawsze o zrównoważonym rozwoju. I my nie tylko mówimy, ale również to w praktyce realizujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję koledze radnemu. Przedstawię teraz wyniki najpierw powiatu kartuskiego. I tak szybciutko, gmina Chmielno, łączna kwota około 27 milionów złotych. Powiat jest duży, dużo gmin jest.
widzimy, że zadania są w większej kwocie. Gratulujemy, aczkolwiek w kontekście to, o czym kolega Zbyszek mówił, że na bogato jest w kartuzach, to potrzeby są duże i zresztą wynikały one też z wczorajszego spotkania. Gmina Chmielno, modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Max, prawie 2 miliony złotych. Gmina Kartuzy, budowa kanalizy sanitarnej, bardzo się z tego cieszę, na kwotę 3 milionów, bo wczoraj właśnie jeden z kolegów z radnych wspominał o kanalizacji sanitarnej. Gmina Przodkowo, przebudowa drogi gminnej w Czeczewie i Smołdzinie, 3 948 tysięcy, gmina Sierakowice. Budowa miejsca, no bardzo ciekawe zadanie, do kąpieli z pomostem na jeziorze Junno wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu, 2 miliony złotych. Gmina Samonino, przebudowa budynków użyteczności publicznej na kwotę prawie 2 milionów złotych. Gmina Stężyca, budowa dróg gminnych na terenie gminy Stężyca, kwota 4 miliony 800 złotych. Gmina Żukowo, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glińczu oraz budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie, przepraszam, na kwotę 4,5 miliona złotych. I powiat kartuski, przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Czewo-Miszewo, około 2 milionów złotych. Chcę odnieść się do tej przebudowy, do budowy sali gimnastycznej. Byłem niedawno w gminie Żukowo, też bardzo dużej, wspominałem szkołę w Baninie i w kilku innych miejscowościach byłem. Widać, że radni samorządowcy stawiają na szkoły, z tego się bardzo cieszę, chociażby w Borkowie rozbudowuje się szkoła, bardzo zawsze będę wspierał. No i tu widzimy też budowa sali gimnastycznej, potrzeby są przeogromne, także gratuluję samorządowcom takich wniosków. Jeżeli już na końcu mój powiat, powiat chojnicki, przedstawię kwota dofinansowania około, tu jest 12 milionów, prawie 700 tysięcy. I tak w powiecie chojnickim zaczynamy od gminy Brusy, modernizacja drogi gminnej Brusy, Małe Gliśno, Lubnia na kwotę prawie 2 miliony 600 złotych. Gmina Chojnice, cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach, 1 664 tysiące, gmina Czerck, przebudowa ulic w Rytlu, ulica Ogrodowa, część ulicy 22 lutego, część ulicy Leśnej, 2,5 miliona złotych, gmina Konarzyny, budowa dróg na terenach popegorowskich, 1 960 tysięcy, gmina miejska Chojnice. No, ciekawe zadanie, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejącej świetlicy przy ulicy Jabłoniowej. Parę słów powiem o tym zadaniu. Bardzo się cieszę, nie dlatego, że mieszkam przy tej świetlicy, ale 2 miliony złotych. Pamiętam, jak była budowana ta świetlica, lata 60. I ona od tamtego czasu służyła wielu zadaniom. Weselom, przyjęciom, skupowi agrestu, pożyczek. Osobiście zanosiłem też tam jako chłopak, rodzice na tam, gdzie mieszkam, mieli działkę dużą i właśnie po prostu to była ich 13, czy może nawet 14 pensja. I tamten skup też się odbywał, więc i lokal wyborczy. Tak? I cieszymy się bardzo, no oczywiście spotkania samorządowców, świetlica, prawda, dla seniorów. Bardzo się cieszymy. Myślę, że zasługuje ponad prawie 50 lat. Tak? Żeby to przebudować. Gratuluję tego zadania, że właśnie mieszkańcy dostrzegają to, widzą. I jeszcze jest jedno zadanie, budowa drogi powiatowej. Właśnie powiat to zadanie zgłasza w gminie Konarzyny, Żywce Konarzyny. Wiem, że pan wójt bardzo zabiega o tą drogę, 1 960 tysięcy. Szanowni Państwo, to są wszystkie zadania z tych 5 powiatów. Bardzo się cieszymy i tym razem zrobiliśmy to troszkę w innej konwencji. Otóż wcześniej zapraszaliśmy samorządowców. Ostatnio z racji choroby nie byłem w Centrum Edukacji Drobniowej. Był kolega Jerzy Barzowski.
wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przedstawił dzisiaj jest nieobecny pan wicewojewoda z racji też choroby. Serdecznie go pozdrawiam. Mieliśmy dzisiaj w innej konwencji raz, że czasu malutko było. Dostałem wyniki wczorajszego dnia, późnym wieczorem. Oczywiście dzisiaj publikujemy. Czasu było niewiele, ale też i obowiązki pracy. Jutro jesteśmy w Rzeczenicy. Zapraszam do Przechlewa na Bitwę Regionów, Kół Gospodyń Wiejskich w Przechlewie w sobotę, więc z racji tego czasu małego dzisiaj, a w poniedziałek do Warszawy trzeba jechać, dlatego dzisiaj to czynimy w tak szybkim tempie. Oczywiście następnym razem samorządowców zaprosimy. Serdecznie pozdrawiam samorządowców, gratuluję, a zawiedzionym powiem, że dołożę starań, żeby w kolejnej edycji uzyskali środki. Państwu bardzo dziękuję. Jeśli są pytania, oczywiście kolegom moim bardzo dziękuję za przybycie. Jest to dla mnie zaszczyt, żeście przybyli koledzy, że jesteście wraz ze mną. Bardzo dziękuję za to wsparcie, za te słowa pozdrowienia. Oczywiście gwarantuję współdziałanie daleko idące. To jest bardzo ważne.